Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie z serii tuningowania naszego samochodu. Dzisiaj założymy sobie tubę basową naszego Golfa. Standardowo 5000 łapek w górę i lecimy z kolejnym filmem. Kupiłem sobie używaną tubę ze wzmacniaczem i wszystkimi kablami. Mamy wzmacniacz 250 W, a tuba jest chyba 200. Już sobie zobaczymy. Tak, 200 W. Myślę, że jakoś będzie w miarę grało, na pewno lepiej niż moje głośniki. Myślę, że ta tuba mi w zupełności wystarczy. A teraz bierzemy się za podłączanie. Na początek przeciągniemy sobie kabel plusowy. Wezmę sobie drut, żeby sobie pomóc przeciągnąć ten kabel. Otworzymy sobie jeszcze maskę. Teraz patrzcie, tutaj przełożę sobie drucik, żeby potem wciągnąć kabel nim. O, widzicie go tam zapewne już. Teraz sobie ten drut jakoś tutaj oplączę w koło. Myślę, że teraz się go uda przeciągnąć. Patrzcie tutaj. Ja idę do środka. O, już go mam tutaj w środku. Teraz sobie tutaj ten bezpiecznik przykręcimy do tej blaszki. Najpierw sobie zrobię dziurkę. Dziurkę już mamy gotową. Teraz zakręcimy sobie. Dobra, już nam się trzyma. Kabla plusowego na razie nie będę podłączał, ponieważ pierwsze sobie przeciągnę kabel do tyłu. I tutaj sobie go puszczę tutaj pod tą listwą. I tutaj pójdzie i do tyłu. Tutaj zniosę sobie pomogę drutem, żeby stąd tutaj zasiedzenie przełożyć. Kabel mamy przeciągnięty tutaj pod siedzenia i idziemy z nim do bagażnika. Tutaj przekładam pod siedzenia. Teraz dam kabel tutaj pod siedzenia. On wyjdzie tutaj, gdzie moje palce teraz widzicie. No i jak widzicie, kabel plusowy już mamy tutaj w tyle. Ładnie puszczony. Teraz sobie podłączymy minus, czyli masę. Tutaj z tyłu koło lampy jest taka fajna śrubeczka. Do niej właśnie sobie przykręcimy ją. Teraz sobie jeszcze musimy dwa kable. Jeden, który idzie do radia i drugi, który idzie do radia. A druga strona idzie do wzmacniacza. Tak samo sobie je puścimy do tyłu jak plusowy. Więc tego wam już nie będę pokazywał. Następne dwa kable mamy przeciągnięte, podobnie jak ten żółty. Teraz idziemy sobie do przodu. Kable już mamy tutaj w środku. Wszystkie idą tak jak ten żółty. Teraz zakładamy listwę. Teraz wyciągniemy sobie radio. Tutaj sobie kable wcześniej już odizolowałem. Musimy przeciągnąć ten niebieski tutaj pod spodem, żeby tu nam wyszedł. I te dwa również muszą tutaj wyjść. Standardowo możemy sobie drucikiem. Musimy sobie go tutaj włożyć, żeby nam wyszedł dołem. Na dole przywiązałem kable sobie do drutu. Teraz próbuję wyciągnąć je tu do góry. Myślę, że pójdzie to gładko w miarę. O, mamy. A tutaj te kable, co wiszą od dołu, gdzieś tutaj sobie upchamy za bezpieczniki. Tutaj z tyłu podłączamy niebieski do niebieskiego. Już go zawiniemy. I oczywiście obizolujemy go taśmą izolacyjną. I tutaj mamy dwa kable. To już jak sobie tam podłączycie. Ja tutaj żółty podłączę do białego. A czarny do czerwonego. Ja sobie teraz obizoluję. Teraz sobie podłączymy to dziadostwo. Najpierw kabel plusowy plus 12. No, śrubokręt mamy wysokiej klasy. Dobra. Teraz minusik. Minusik tutaj. I niebieski, który szedł do radia. Podłączymy sobie. A tutaj na środku. To mamy podłączone. Teraz kolejne dwa kable, które szły od radia. Podłączymy sobie tutaj. Tubę teraz. Czerwony sobie podłączymy tutaj z takim czerwonym paskiem do plusa. A ten cały biały bez żadnego paska do minusa.
Tak to wygląda, kabel jest solidnie połączony. Teraz włożymy sobie ją do bagażnika. Ją tutaj jeszcze trzeba jakoś umocować, żeby nam nie latała podczas jazdy. Teraz sobie połączymy jeszcze tubę ze wzmacniaczem. Czerwony do plusa. I ten cały biały do minusa. Położymy sobie wzmacniacz gdzieś tutaj na razie na boku. I idziemy do przodu, do akumulatora. Teraz nam jeszcze zostało podłączyć kabel plusowy do akumulatora. Pod tą śrubkę sobie go podłączę. To jakoś tutaj puścimy. O tak, niech sobie leży. Teraz zrobimy test. Wy na pewno nie będziecie słyszeli, tak jak w rzeczywistości to gra, no ale może chociaż zbliżone będzie trochę. Jak widzicie, tuba gra, hula dudni. Na dziś to będzie koniec. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!